to historia najprostsza będzie on i ona. Ona piękna jak Barbie, lekko przymulona, a on także przystojniak, bardzo niespokojny, bo się chce z nią ożenić, a wkoło są wojny, a tu jeszcze i drugi przecudnej urody do tej samej panienki startuje w zawody. Tak, tak. Próbujemy? I tak, tak. A tu nowa wojenka się znowu zaczyna, o czym dawno wiedziała ta wiedźma Chorpyna, a Helena ze strachu na licach blednieje, bo faceci w okopach, a ona się starzeje, więc co chwila omdlewa i sama się cuci, bo gdy dwóch ma się chłopów, któryś zawsze wróci, tak, tak. I tak, tak. A tu wojna zaczęta nie kończy się wcale, wręcz odwrotnie. Jarema już wbija na pale, a kozacy ogoleni jak nasi pałogłowie. Włosy tylko zostawił reżyser Bohunowi, a Chmielnicki wygląda jak polski generał. I cały czas trzeźwy, chyba wszył esperal. Tak, tak. Tak, tak. Zatocwany za głowa tylko pije i siecze, podbipięta bezdzietny, bo ślubował z mieczem. Jeszcze innych scen takich jest filmu bez liku, nawet dzieci z emocji nie wychodzą siku. Teraz w kinach historia jest pokazywana, tak wygląda Sienkiewicz przeleciany przez Hoffmana. Tak, tak. Tak, tak.